jak ruszył w dół, widać było, że jest skupiony do ostatnich granic. A potem wybił się w idealnym momencie, w takim momencie, o którym marzy każdy skoczek narciarski. Począwszy od niezapomnianych Birgerrudów, skończywszy na Wirkolach, Raszków i Kasajach. Idealne wybicie, długi lot. Zdawało się, że po prostu zaprzeczył prawom ciążenia. Płynął w powietrzu i płynął gdzieś hen daleko, by ostatecznie wylądować na 111 metrze. Tak daleko nikt dzisiaj nie skoczył, ani w konkursie, ani w próbnych skokach. Nota niebywale wysoka, 130 punktów i 4 dziesiąte. Wygrał konkurs, czy nie? Nie, nie, brawo, radość, Łozieńko. 111 metrów, 111 metrów.